zrobiłem sobie takie żółte zęby do tura. Długość od coś prawie metr, nie? No w każdym razie do jakichś takich belek, jakby trzeba było wozić ze słomą czy sianem, to w sam raz, ale tu w głównej mierze o jakieś takie lekkie gabaryty mi chodziło, na przykład tą cyrkulatkę, co tam stoi, żeby podnieść, czy jakieś takie inne rzeczy, gdzie tymi poprzednimi zębami było ciężko to podnieść, a tymi, proszę bardzo, nie będzie problemu, są dosyć długie. Wiadomo, że palety nawozu czy beczki RSM-u nie zdejmiemy Mausera, ale lepiej mieć takie niż nie mieć żadnych. No tu mi się lusterko pobiło z prawej strony, będę musiał je wymienić. Wczoraj już trochę sobie zacząłem robić, no dosyć późno, bo godzina 16, ale wcześniej miałem inne zajęcia i teraz no, przez godzinę tyle zrobiłem, a dzisiaj no już nie takie rano, może gdzieś 9 jest coś. Postaram się trochę więcej zrobić, natomiast tak trochę chwilę nagram, nie ma co tu. Po ziemniakach przyczepa jeszcze nie zamieciłem, że to nie ziemia, to tam co, gałęzie w jedno miejsce, grube drewno, które się nadaje na opał, w drugie miejsce i już takie patyczki do grzania wody w sam raz, grubsze do podłożenia na przykład na noc do pieca przy obecnych cenach węgla. To towar na wagę większych pieniędzy, mając swoje drewno chyba nie warto pchać się w ten węgiel, nawet jak tam raz w nocy trzeba pójść podłożyć przy jakichś srogich mrozach. Tam kilka hektarów lasów mam jeszcze w razie czego, to nie jest tak, że ja mam tylko drzewa na polach, bo też mam i działki leśne, także zabezpieczenie jakieś tam co do tego jest, ale oczywiście co, wszystko się robi nam, żeby tylko to utrudnić, czyli zaraz jakieś zakazanie palenie drewnem, bo nie eko, bo to, bo tamto, tak naprawdę to jest wszystko działanie dąży do tego, żeby no co, w jakiś tam sposób z nas trochę pieniędzy pozyskać, bo co, sami drewno przywieziemy, napalimy w piecu i jest okej, nie? A jak założymy jakieś fotowoltaikę, jakieś grzanie elektryczne i właśnie wtedy fotowoltaika i czy jakieś tam elektrownię wiatrową, już taki wyższy poziom trochę energii, pompę ciepła czy coś, to wiadomo, firmy zarobią, jakieś podatki, to, tamto i psy szczekają, karawana jedzie dalej, no, jak to mówisz. No tak, no, póki można, na razie to działa w ten sposób. Olcha to jest fajne drewno. Jak się rozłupi je na świeżo, to jest białe, tak? Ale po będzie chwilę takie oj się robi pomarańczowe. Wczoraj połupane, znaczy pocięte i już jest pomarańczowe. Dobra, jak będę ścinał jakieś drzewo, to nawet. No, będziemy ścinać kolejne drzewo.
ale żeby nie doszło do czasem przypadkiem do takiej sytuacji, że poleci drzewo na ciągnik, to lepiej odjechać gdzieś dalej. Sprzęgło mocne, bo się nie poślizgnęło za bardzo. W którą stronę może polecieć? Tak jak wiatr wieje, czyli w tamto. Tutaj taki jakiś szersze jest. Zrobię się. Dzięki. No i ładnie poszło. No dokładnie tak jak chciałem. Nie będę zbierał jeszcze jednego drzewa. Jest tu miejsce od razu drugie tnę. Myślę, że poleci w tą samą stronę. Jak nie, to będziemy uciekać.
tygodni było ciąć, to przeszkadzało, ale to i tak jest drewno o połowę, więc nawet jak się trochę rozwarstwi, to nawet lepiej, łatwiej będzie łupać te dłuższe kawałki. Jedno drzewo, no i trochę drewna jest. Dwa obaliłem, trochę mniejsze, pociąłem. Może jeszcze jedno i będzie pełna przyczepa. Tu zobaczcie moje oryginalne opakowanie na olej do smarowania łańcucha, tu na benzynę. Od zawsze sprawdzone opakowanie i nic się z tym nie dzieje. Także polecam. Bo ja łańcuch gdzieś zmieniałem i klucz. Dobra, klucz jest tutaj. Dobra, podjeżdżamy. Już tam te dwa drzewa, które paliłem, pociąłem już na kawałki, będę wrzucał. Podjadę sobie teraz z drugiej strony. Z tamtej strony będzie bliżej mi wrzucać. Nie wiem, przypomnijcie mi, kiedy ja ostatnio ten rozrusznik wymieniałem. Co to więcej pieniędzy dałem za niego. Nie jest to ten najtańszy, tylko ten lepszy. Rok czy dwa lata temu? W każdym razie tamten po dwóch latach się wysypał, a ten cały czas chodzi jak nowy. Pali tak jak nowy. Mogłem dalej nie orać, mogłem trochę więcej zostawić miejsca, ale tak trochę poorany będę jeździł. Spokojnie, Mirec może da radę, zobaczymy. No to zobaczcie, spokojnie, mam zapas benzyny, nie? Jestem przygotowany na większe cięcie. Dwunasta. Już prawie cała szczepa zapakowana. Jeszcze o tę jedną małą, wąską olchę zetnę. Leci w tę stronę. W ostatnim momencie piłę zabrałem, bo by przydusiło. Trzeba w łatkim odjechać. No, zobaczmy, czy po ranym da radę pojechać z takim ładunkiem.
już prawie ścięte jest doszczętnie. Poleziałoby na przyczepę. Chociaż nie, obok. Ale po co ryzykować? 12:47, zakończyliśmy pracę. Trzy drzewa ścięte. O, burta się zamknie. Jeszcze. Coś tam się zamknie. Trochę towaru jest. Jak na ten ciągnik wystarczy, nie ma co szaleć. A reszta jutro. I w kolejnych dniach, jak tylko pogoda będzie, no w takim tempie, to w tydzień się nie uwinę, nie? Dwa tygodnie będzie trzeba, co najmniej. No jeszcze w domu też to trzeba tam na podwórku porządzać, tak? Jeszcze gałęzie później posprzątać, trochę zajdzie się, tak się wydaje tylko. Wiadomo, jakby ekipę zamówić 10 osób, to byśmy w dzień się uwinęli, wszystko zrobili i już, nie? Ale tak to sobie sam zapracuję u siebie. Dobra, zobaczmy jeszcze, jak ciągnik sobie poradzi z wyjechaniem tutaj. Chociaż po tym nieoranym to będzie dużo prościej. Nie, to nic specjalnego, daje radę po prostu. Dobra, to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie wam i cześć.